Ten pierwszy oddech pozostawia ślady na całe życie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Jadownikach Mokrych koło domu arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Dokładnie w 1938 roku arcybiskup Józef Kowalczyk przyszedł na świat. Tutaj mieszkał, tu spędził swoje lata dzieciństwa. Życie przyniosło mu wiele wyzwań. W 1978 roku na polecenie papieża Jana Pawła II stworzył sekcję polską w sekretariacie stanu. W 1989 roku został powołany na stanowisko nuncjusza apostolskiego, osobiście błogosławiony przez Jana Pawła II, a w 2010 roku został prymasem Polski. Jest mi bardzo miło Państwa zaprosić do bardzo ciekawego wywiadu. Drogi księże prymasie, księże arcybiskupie, tak naprawdę w tym domu pierwszy oddech wydał ksiądz arcybiskup na świat, bo tu się urodził. Ile razy się tu przyjeżdża, to dla mnie to jest wielkie przeżycie pod wieloma względami. Przede wszystkim do mnie ten język niemy tutejszy przewala całą treścią bogato przeszłości, której nikt nie słyszy, jeśli ze mną przyjeżdża, a nie zna tej przeszłości, tylko jest obecny jako świadek czy jako osoba towarzysząca, bo do niego przemawia tylko to, co widzi. A dla mnie to okno na przykład, na które spoglądam, tu patrzę, tu była taka droga, tuśmy wciąż patrzyli z moją siostrą, jak ojciec z mamą wracali po mszy świętej. Ten pierwszy oddech pozostawia ślady na całe życie i człowiek, gdy przyjeżdża tutaj, to się wciąż jakoś tak najlepiej czuje. Ja się cieszę, że dzisiaj, że możemy tutaj być. To pomieszczenie, które troszeczkę inaczej wygląda teraz, ale tu zawsze na Boże Narodzenie wisiała choinka. Ja tam sypiałem pod tym oknem, był taki tak zwany ślufanek. Tu był piec z drugiej strony, gdzie ciocia przyrządzała nam posiłki. I w takim niewielkim pomieszczeniu, gdzie nie było bogactwa żadnego, ale była autentyczna, szczera miłość, to się czuło. Rodzice nas kochali w przejrzysty, czysty sposób. I to zobowiązywało. I to była lekcja bez słów, która wychowywała do miłości rodzicielskiej, do poszanowania rodziców. I zawsze tu z radością wracałem, zwłaszcza jak żyli rodzice, to dla nich też była wielka radość. Mimo że warunki były trudne, koniec wojny, uważałem, że nie wolno tutaj trzaskać drzwiami i nie wracać. Przeciwnie, no niestety tak bywa, no znajdzie się gdzieś tam miejsce pracy, czy miejsce gdzieś nowej egzystencji, lepszej, może pod względem materialnym, ale gubicie w pamięci to wszystko, co stanowi korzeń naszej rzeczywistości, wykonania ludzkiego. Bez wątpienia ta kołyska, która tutaj stoi, jest takim symbolem miłości tego domu, tak samo jak i miłości księdza arcybiskupa do Jadownik Mokrych, też takiej kolebki życiowej pierwszych kroków, ale także później pojawiły się kolejne kroki, kolejne wyzwania w postaci szkoły średniej, matury. Jak tutaj te wspomnienia ksiądz prymas chciałby nam zobrazować? Rodzice tak trochę dyskutowali, raczej siostra kierowali na te studia średnie. Ojciec mówił, nie no to on nam tu będzie, ale później jakoś doszli do jakiegoś porozumienia. I pojechaliśmy razem z tą moją siostrą do Radłowa. Tam było liceum ogólnokształcące. Szkoła średnia. Ja mam wspomnienia miłe właśnie poprzez tych wykładowców, wychowawców, którzy mieli język nie tylko słowny, ale sposobem bycia, zachowania przemawiali do nas. Trzeba było tylko umieć odczytywać i rozpoznawać. I
ja ich wspominam z największym szacunkiem. Podzieliśmy na rekolekcję do kościoła w Radłowie. Były także dla nas rekolekcje, niemile widziane przez ówczesne władze szkolne, no ale ukradkiem, a ja także służyłem do mszy świętej wraz z kolegami. No i później potem wszystkim byliśmy przesłuchiwani przez ówczesnego nowego dyrektora. Pamiętam takie rozmowy. Mówi, to jak to? To wy tu za kilka miesięcy macie otrzymać świadectwo dojrzałości i dowód na to, że znacie naukowy światopogląd na świat, nie? A tutaj to, co się tu dzieje, widzę. No i oczywiście były groźby, że z maturą może być problem. Ponieważ byłem, mówi, ja, panie dyrektorze, ale ja przecież codziennie chodziłem, kiedy mieszkałem tam na zakościelu u pani Landy rano na mszy świętą. Nie wiem, dlaczego miałbym w czasie rekolekcji nie później. To nikomu nie szkodzi. Myślę, że nikt chyba z moich kolegów ani z wychowawców się tym nie zgorszył. A tę uwagę no, przyjmuję do wiadomości. No i boję się tej matury, no ale co mam zrobić, nie? I oczywiście maturę my zdali. Mógłbym powtórzyć pytania dzisiaj. Nawet te wszystkie, które na tej maturze i pisemne, i ustne były. W każdym razie to była bardzo ważna szkoła średnia, dlatego, że nie tylko czegoś nauczyliśmy się, ale także tego ducha rzeczywistości nowej, w której Polska się znalazła. Nie? Więc to wszystko usposabiało, przygotowywało do życia w nowej rzeczywistości. I muszę powiedzieć, że ja z perspektywy czasu za to Panu Bogu dziękuję. Kontynuując wątek życiorysu i tych wszystkich wydarzeń, z pewnością dużym przeżyciem było odkrywanie w sobie powołania kapłańskiego. Powiem szczerze, proszę mi wierzyć, to może to kogoś śmieszyć, a może gorszyć. Ja się nie urodziłem księdzem. Mnie interesowały różne rzeczy. Mnie się bardzo podobała mechanika. To muszę powiedzieć z fizyki, no, pytania, które tam były zadane do dzisiejszego dnia, je pamiętam. Później tu w domu, kiedy już elektryfikacja nastąpiła, to do dzisiejszego dnia tu w piwnicy jeszcze funkcjonuje taka instalacja, która jako student w ten czas zrobiłem, więc ten człowiek żył to praktycznością, ale oczywiście gdy chodzi o modlitwę, o inne przeżycia duchowe, no to trudno tu. To było dzieciństwo, no, która stała taka. Czy ja bym był kapłanem, czy nie człowiekiem świeckim, to ten wątek formacyjny, zakorzeniony w tym środowisku i w tej rodzinie, on był nie do wzruszenia. Poszedłem do proboszcza Głąba, to był Franciszek Głąb, wiadomo. On mi wszystko zaczął tak z sołczrością, dojrzałością mówić o tym, że kapłaństwo to nie jest łatwe powołanie, to jest, musi być powołanie Boże, musisz to przemyśleć, pomodlić się. I, no i ja tak zwlekałem trochę z tym wszystkim. Ale w końcu wakacje się kończą prawie, więc jeszcze raz do niego wracam. On mówi, ja zadzwonię, pojedź do Tarnowa, tam jest ksiądz Węgiel, rektor seminarium. On jest szlachetny człowiek i powiedz mu o tym. I powiedz o tym, że ty, co byś ty chciał, czy tu, czy gdzie indziej. No to jak ja pojechałem, ja powiedziałem. A on mi mówi tak, człowieku, dobrze, żeś tu przyjeżdżał. Gdy chodzi o seminarium poza Tarnowo, bo my tutaj mamy obfitość, ale mówi, mamy umowę z seminarium warmińskim, że jeżeli są kandydaci, którzy by chcieli, mówi, to ja ci zaraz napiszę skierowanie do seminarium warmińskiego. I pojedź tam, porozmawiasz, zobaczysz. No i tak się rozpoczęła ta droga powołania. To seminarium
Ja Bogu dziękuję za to, ludzie, jakie to było doświadczenie. Mogę jedno powiedzieć, Pan Bóg kieruje drogami życiowymi każdego z nas. Tak, znajdujemy się przed kapliczką i figurą Matki Bożej na terenie domu rodzinnego księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Tą kapliczkę i tą figurkę ufundowali jego koledzy i przyjaciele w 5. rocznicę święceń biskupów. Jest to niezwykłe miejsce, dlatego że to nie tylko figura, to nie tylko ta kapliczka, ale coś o wiele więcej. Tutaj, do tego miejsca, każdego miesiąca 13, a więc w rocznicę objawień fatimskich, przychodzi pielgrzymka z Jadownik Mokrych. Proboszcz z parafianami przychodzi tutaj się modlić. I to miejsce już zostało jakby w ten sposób uświęcone i jest miejscem niezwykłym. Nie tylko upamiętnienie postaci księdza arcybiskupa, ale również jakby jego duchowości poprzez to, że jest ta figura Matki Bożej, że tutaj ludzie się modlą. A więc jest tu coś więcej niż tylko dom, niż tylko miejsce. Oczywiście domysły, kto, a pewnie, kto to zrobił, a z kim on współpracował i tak dalej. Otóż ja dzisiaj zwracam tajemnicę tego. Żadnej współpracy nie było.